Jaki to był sezon, panie trenerze? Cel został osiągnięty, prawda? Jak pan będzie wspominał ten sezon? No, ja będę wspominał go bardzo dobrze. Jest to mój pierwszy awans jako trenera i przyszedłem tutaj do Czarnych Ostrowite po to, żeby na początku to utrzymać, ten zespół. I później mieliśmy wytyczne, od prezesa dostałem wytyczne, że robimy awans. No, ja podjąłem się tej decyzji, a prezesa, tak samo ja chciałem zrobić tutaj dla gminy Ostrowite. Myślę, że zasługuje na spokojnie na klasę okręgową. Awans pewny, awans zapewniony sobie już dawno. Co zadecydowało o tym, że ten awans udało się właśnie w tym sezonie wywalczyć? Jest bardzo wiele czynników, które są na plus dla nas. Pierwszym takim jest, że przyszli zawodnicy naprawdę bardzo doświadczeni. Tutaj zacznę od Krystiana Augustyniaka, który dzięki niemu straciliśmy naprawdę chyba 17 tylko goli. Dalej jest Michał Walerczyk, Maciek Bogdański, którzy są tak doświadczonymi zawodnikami, którzy potrafili pokierować tym zespołem i naprawdę wielki szacunek dla reszty zawodników, którzy naprawdę bardzo ciężko trenowali i robili wszystko, żeby Czarni osiągnęli ten sukces. Następnym czynnikiem uważam, że było to, że wygraliśmy wszystkie mecze u siebie, czyli 12 meczy, wszystkie wygraliśmy. I tu naprawdę zdobyliśmy bardzo dużą ilość punktów. Z pewnością ten awans nie był taki łatwy, jak mogło się wydawać. Czy trener przez cały sezon wierzył, że ten cel uda się osiągnąć? I jaki był taki najtrudniejszy moment w trakcie sezonu? Ja cały czas wierzyłem w ten zespół. Ja zawsze wierzę w to, że można wygrać z każdym. A było kilka takich momentów w tamtej rundzie, gdzie nie graliśmy takiej tej piłki, która powinna... No, która powinna się i być i dla oka, i dla wyniku. A tam traciliśmy głupie punkty. No, mecze przegrywaliśmy po 1-0. Dużo meczy w Zagórowie 1-0, w Lisewie 1-0, w Brzeźnie 1-0. I to też bardzo bolało. Mieliśmy dużo sytuacji, nie byliśmy skuteczni. No, będziemy na pewno szukali jakiegoś rozwiązania do klasy okręgowej. Będziemy szukali jakiegoś typowego napadziora. No właśnie, bo jeden sezon się kończy, ale pewnie już myślami jesteście przy kolejnym. Jakie plany na ten właśnie sezon w klasie okręgowej, jeżeli chodzi o drużynę Czarnych Ostrowite? Jakie plany? No, plany są takie, że jeżeli będzie reorganizacja klasy okręgowej, chcemy zająć miejsce od 6 do 12 i grać w normalnej klasie okręgowej. Nie myślimy o żadnych innych awansach, czy tam o jakichś tam wielkich sukcesach, czy awansie do czwartej ligi, czy do tej klasy okręgowej, która będzie razem z Kaliską. Nie, my chcemy grać w zwykłej klasie okręgowej. Wspomniał pan już tutaj, że potrzebny będzie w Ostrowicie napastnik. Czy jeszcze jacyś nowi zawodnicy planowani i czy ci, którzy teraz są w drużynie, zostają, czy ktoś odchodzi? Wiemy już coś na ten temat? Jeżeli chodzi o zawodników tutaj grających, wszyscy złożyli deklarację chęci gry w klasie okręgowej. No, troszeczkę nas kontuzje przetrzebiły. Krzysiu Wyszyński jest na kontuzji, dlatego właśnie tutaj szukamy tylko zamiennika, można powiedzieć, do niego. A czy jeszcze ktoś? No, myślę, że może jeszcze jakiś jeden zawodnik, ale to naprawdę to będzie wszystko.